Cześć, ja na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Dzisiaj przed nami test. Test tego oto kontrolera, a więc kontrolera do usługi Amazon Luna, ale nie tylko, bo jest to także kontroler, który działa po kablu lub przez Bluetooth z każdym innym urządzeniem. No ale oczywiście najważniejsza jego funkcjonalność to jest Direct Cloud, a więc połączenie bezpośrednie do chmury Amazona, a więc do Amazon Luny, czyli dokładnie do tego, do czego ten kontroler jest dedykowany. Przejdziemy sobie po kolei, bo będzie to recenzja skupiająca się na samym kontrolerze, test samej usługi już niedługo. Jestem w tej chwili w trakcie testowania, a chciałem, żeby to był taki fajny, kompletny kompendium wiedzy o Amazon Lunie, więc na ten moment skupiamy się na kontrolerze. Przed nami unboxing, to jak wygląda ustawienie tego kontrolera i parowanie go, bo jest naprawdę przyjemne doświadczenie, dużo przyjemniejsze niż to, które było w Google Stadii. No i później sama opinia tego, jak ten kontroler się używa, jak on działa i dlaczego warto, bo opóźnienia dzięki technologii Direct Cloud są dużo, dużo niższe. Także tyle drogą wstępu, zapraszam. No i mamy przed sobą małe fioletowe pudełeczko, dużo mniejsze niż się spodziewałem na pierwszy rzut oka. Jest to takie naprawdę sprytne pakowanie, no nietypowy kształt, bo całość jest w kształcie rombu, więc zazwyczaj te pudełka jednak są w kształcie kwadratu bądź prostokąta. No ale wszystkie obrędowania, oczywiście naklejki, zrywamy pieczęć, która nam tutaj, plombę, która nam tutaj zabezpiecza kontroler, no i mamy sam kontroler. Przyjemny wizualnie, przyjemny dla oka. Mi się kojarzy osobiście formą z kontrolerem Pro od Nintendo Switcha. Fajny motyw z tymi fioletowymi analogami, jeśli chodzi o spód. Taki przyjemny, myślę, przyjemny feature, jeśli chodzi o to, jakie kolory ma usługa, bo jak wiemy, Amazon Luna właśnie takie ma kolory. Standardowy układ przycisków, standardowy układ gałek. Jak go podniosłem, wydawał mi się lekki, no i tutaj jakby rozwiązała się tajemnica. Kontroler jest po prostu na baterię. Ja osobiście preferuję takie rozwiązanie, bo kontroler z bateriami niż ładowane, żeby nie być zaskoczonym, ale oczywiście każdy lubi coś innego. Całość solidnie wykonana, fajnie leży, mocne kliki, jeśli chodzi o przyciski. Krzyżak też, powiem szczerze, tak jak teraz grałem, to nie mam żadnych zastrzeżeń, ale może o samych doświadczeniach później. Co jeszcze w pudełeczku? Instrukcja w wielu językach oprócz polskiego, jak żyć, jak grać, jak korzystać i druga książeczka z podobnym pakietem informacji. Miłym zaskoczeniem jest oczywiście to, że w pakiecie są baterie, więc od razu mamy dwa paluszki z firmy Amazon, możemy sobie je wrzucić do kontrolera i korzystać, no bo wiecie, jakby zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Jeśli chodzi o inne rzeczy w pudełku, brak. To jest cały komplet, nic więcej się w pudełeczku nie znajduje. No, kontroler oczywiście należy skonfigurować, do tego potrzebujemy aplikację kontroler Luna i telefon z Androidem czy iOS, możemy spokojnie wykorzystać, co tam mamy pod ręką. Jest to uniwersalna aplikacja, o niej może później, natomiast wybieramy sobie konfigurację kontrolera Luna, no i potrzebujemy go oczywiście tutaj ustawić, postępujemy zgodnie z informacją na ekranie. Z ciekawych rzeczy dodam, że wszystkie te informacje są po polsku. Całość, tak jak widzicie, wyszukuje się automatycznie, wystarczy, że uruchomimy kontroler, on nam tutaj zamruczy, zawibruje, zaświeci tym pomarańczowym kółeczkiem, które jest docelowo fioletowe i w ogóle bardzo ciekawy sposób informuje nas o tym, jak to wygląda. No i na pierwszy rzut oka jest oczywiście wyszukiwanie sieci, żeby jakby połączyć kontroler z telefonem. Możemy sobie skonfigurować Wi-Fi, które ma łapać pad automatycznie. Wpisujemy więc Wi-Fi, wpisujemy więc hasło. No i tutaj jakby nasz kontroler będzie miał już tą sieć oczywiście zapamiętaną domyślnie. Tak jak widzicie, on jest zarejestrowany i zweryfikowany. Z ciekawostek dodam, że kontroler też automatycznie ma zalogowane konto, do którego dotyczy, więc niezależnie od tego, z jakiego urządzenia będziecie korzystać i go włączycie, to on automatycznie znajdzie waszą sesję i do niej się zaloguje. Czyli jeżeli gracie na komputerze, no to jakby połączy się sesja na komputerze. Jeżeli zgasicie sesję i przełączycie sobie na tablet czy na telefon, to automatycznie się tam zaloguje. Więc jest to bardzo fajnie. Tutaj krótkie wytłumaczenie, czym jest technologia Cloud Direct, a przy okazji kontroler się aktualizuje, więc no przyjemne z pożytecznym.
Tutaj jakby w samej tej technologii nie ma żadnych tajemnic. Stadia korzystała dokładnie z tej samej, zresztą była pionierem, jeśli chodzi o technologię Cloud Direct, czyli kontroler łączy się bezpośrednio z serwerami przez nasze Wi-Fi, żeby obniżyć opóźnienia. Tutaj krótkie informacje, że kontroler po podłączeniu do sieci zacznie migać światełkiem fioletowym, tak jak teraz. Migający fioletowy pierścień wskazuje, że kontroler wyszukuje sesji Luna, czyli takiej, w której możemy już pograć. Jeżeli włączymy usługę Luna, on jakby przełącza się w taki tryb do grania i ten jakby pierścień fioletowy zaczyna świecić tylko u góry. Bardzo przyjemna rzecz, no i co tu dużo mówić, nie miałem z tym żadnego problemu, jeśli chodzi o to, w jaki sposób to działa, to. No i tutaj oczywiście jeszcze możemy połączyć sobie w Bluetoothem kontroler z każdym dowolnym urządzeniem, czy z komputerem, czy z czymkolwiek chcecie i można sterować sobie jakby urządzeniem przez Bluetooth, żadna tajemnica. Fajne jest to, że ten kontroler ma i Bluetooth, i Cloud Direct, czyli coś, czego kontroler od Stadii nie miał. Skonfigurowana całość, można korzystać, nie ma żadnego problemu, aplikacji nie będziemy polecać. Jeśli chodzi o samą aplikację, to oczywiście dodatkowo ma ona funkcję, żeby była kontrolerem, czyli możecie odpalić ją i dotykowo sterować sobie w taki sposób, żeby została kontrolerem Luny. No co, odpalimy sobie może aplikację i zobaczymy, jak to wygląda. Uruchamiamy sobie Amazon Luna na telefonie, zaloguję w tej chwili nas do sesji. No i jak widzicie, albo zaraz zobaczycie, kontroler Luna jest podłączony i dioda zmieniła się na takie podświetlenie tylko u góry loga Luny, więc można już korzystać. Całość działa przez Cloud Direct, nie ma tu żadnego problemu, można sobie korzystać. No i cóż, no nic, tylko grać. No dobrze, no to mamy już kontroler wypakowany i skonfigurowany. Jak to działa, to jeszcze mogę Wam pokazać tak z ciekawostek. Mam odpaloną w tle sesję Luny, jak to funkcjonuje, to znaczy jakie dokładnie informacje przekazuje nam ten oto magiczny przycisk. Także, żeby uruchomić, mamy już uruchomioną sesję Luny, na przykład na telefonie, tablecie, komputerze czy Fire TV. No niestety na razie nie ma aplikacji na Android TV, jest to moim zdaniem wielki błąd, no ale jakaś część mnie to rozumie. No tak czy inaczej mamy już zalogowaną sesję gdziekolwiek, na jakimkolwiek urządzeniu. Co ciekawe, to urządzenie nie musi być podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Po prostu nasz kontroler musi mieć sieć Wi-Fi jakoś skonfigurowaną, więc najczęściej jesteśmy w tej samej, ale nie musi tak być. Znaczy telefon, który widzieliście na który był konfigurowany, później testowałem na nim, on był podłączony zwyczajnie do sieci przez 5G. Kontroler był oczywiście przez Wi-Fi z moim routerem i wszystko się połączyło. On po prostu loguje się po tym samym loginie i szuka sesji. To jest ogromna zmiana, która bardzo ułatwia logowanie. Co ciekawe, dzięki tej technologii, jeżeli macie Fire TV, to możecie kontrolować jakby swoją całą przystawkę, co jest całe Smart TV, właśnie korzystając z tego kontrolera podłączonego przez Cloud Direct. No, ono jest jeszcze wyposażone w mikrofon i można mu wydawać polecenia. No niestety u nas Alexa, a więc sztuczna inteligencja czy pomocnik, asystent Amazona nie jest dostępny, więc przypuszczam, że z czasem. Ale idąc do brzegu, przytrzymujemy przycisk. Rozświetla się, on w tej chwili szuka Wi-Fi, także szuka połączenia z siecią, czyli jakby tak sobie, tak to sygnalizuje. W momencie, kiedy znajdzie, o, to zaczyna się świecić całe kółeczko i teraz szuka naszej sesji. Jak znajdzie sesję, ja już widzę tu na ekranie, że znalazł, to świeci nam tylko dioda u góry. I to wszystko, jesteśmy połączeni, możemy korzystać. Tutaj na ekranie obok widzę, że już mi się wszystko ładnie przełącza, więc tak to działa. No i co tu dużo mówić. No chyba nie da się łatwiej, tak? No dobra, ale o co ten cały szum, bo... Sorki, ale cały czas przeziębienie. O co ten cały szum? No przecież jakby korzystamy, nie wiem, z GeForce Now przez kontrolery i nie ma tragedii. No szum jest o to, że technologia Cloud Direct potrafi zmniejszyć nam opóźnienia nawet o połowę. Więc to, że kontroler nie jest podłączony przez jakieś urządzenie, które dopiero wysyła nam do serwerów ten sygnał, że my nacisnęliśmy przycisk i ono wraca, czyli trochę skraca nam tą drogę, nawet nie trochę, a dużo, no powoduje, że te odczucia z gry są przyjemniejsze. I tak jak wrzucałem Wam zresztą ostatnio na grupę facebookową, na którą zapraszam, w trakcie testów gra Trackmania posiada taki wbudowany mechanizm mierzenia opóźnień. Oczywiście nie są to wartości, które możemy brać jako wartości takie, które sugerują nam, jakie jest prawdziwe opóźnienie do usługi, no bo tutaj jakby zależy to od tego, jak ja mam refleks, jak szybko nacisnę przycisk i od wielu innych czynników, natomiast chodziło o to, żeby porównać kontrolery między sobą i skorzystałem tutaj z kontrolera od Stadii podłączonego przez Bluetooth, kontrolera od Stadii podłączonego po kablu i kontrolera od Luny podłączonego przez Cloud Direct. Jakie były wyniki? No więc wyniki są następujące. Kontroler od Stadii podłączony do PC-ta przez Bluetooth, miałem opóźnienie
opóźnienia na poziomie 173 milisekund, no, które były tutaj zinterpretowane jako niedobre. Kontroler stadii podłączony przez kabel USB-C zmniejszył te opóźnienia już na poziom dobry, a więc 141 milisekund. No a kontroler Luny pozwolił tutaj osiągnąć nam poziom 87 milisekund, więc o połowę mniejszy w porównaniu do kontrolera podłączonego przez Bluetooth. No więc jest różnica, no więc Cloud Direct po prostu działa. No oczywiście nikt nie spodziewał się, że będzie inaczej, ale mamy czarno na białym i fajnie, że możemy sobie to wytestować w ramach tej usługi, bo wyraźnie widać, że warto w taką technologię inwestować. I zarówno Microsoft ze swoim xCloudem, zresztą były plotki, że taki pad przygotowuje, czy właśnie GeForce Now powinien w taki kontroler pójść. To byłaby kolejna taka duża technologiczna zmiana, choć rozumiem, że dla niektórych usług może być to duża przeszkoda technologiczna, choć powiem szczerze, patrząc na to, jak Luna działa, jak świetnie jest zorganizowana ta aplikacja, jak ona na jak wysokim poziomie deweloperskim jest ona przygotowana, jak przyjemnie korzysta się z tych urządzeń. Proces konfiguracji tego kontrolera to była czysta przyjemność. Naprawdę kontroler od Stadii konfigurowało się trudniej. Z kontrolerem od Stadii w ogóle miałem jeszcze jakieś problemy, że nie chciał się przypisać do routera, trzeba było to zmieniać, trzeba było być w tej samej sieci. Ogólnie było sporo kombinacji. Tutaj jest to po prostu wymyślone lepiej, nie mówiąc o tym, że ten kontroler ma tryb Bluetooth i Cloud Direct. Co ciekawe, jeżeli korzystacie z urządzenia i macie ten kontroler podłączony zarówno przez Bluetooth, ale macie też Cloud Direct podłączony do swojego konta, to w momencie jak uruchomicie Lunę, on sam przełączy się w tryb Cloud Direct. Także tak jak widzicie, wszystko jest przemyślane i to jest super. Co do samego kontrolera natomiast, wygodny, przyjemny, użyłbym trochę lepszej jakości plastiku. Być może się czepiam, ale jest on taki ślisko tani, nie wiem jak to powiedzieć, bo wiecie, to nie jest tandeta, to nie jest taki chiński plastik, jaki możemy się, nie wiem, na jakichś najtańszych kontrolerach i PEGI spotkać. Jest naprawdę okej, ale po prostu może to jest kwestia faktury. O, być może nie powinien być śliski z tej strony, bo od spodu jest faktura, taka bardzo przyjemna, pewnie tu nie będzie widać, najwyżej wkleję teraz zdjęcia i jest okej. Przyciski tak samo, A, B, X, Y, układ oczywiście xboxowy, fajne, głośno klikające, znaczy twardo klikające, może troszkę za głośno, ale to wiecie, dom z małym dzieckiem to człowiek inaczej postrzega głośność, więc jest okej. Sam układ analogowy mój ulubiony, generalnie lubię jak jest ten układ xboxowy, a nie tak jak miała Stadia, może nawet sięgnę, jeśli chodzi o PlayStation, natomiast Stadia, tutaj na pewno to zauważycie, zresztą możemy to porównać, była kontrolerem większym, o może zróbmy sobie tak, była kontrolerem większym, o to myślę, że tutaj fajnie będzie widać, przez co jest bardzo wygodny ten kontroler Stadia, ja zresztą z niego korzystam grając, przez to, że jest szerszy, albo być może przez to, że jest mniej zwężany do góry, ten jest bardziej, dlatego mam takie skażenia, mam z tym od Switcha, ten był trochę szerszy, ale to są niuanse, i chyba tutaj jakby, wiecie, te preferencje własne i osobiste nie mają aż takiego znaczenia. A z ciekawostek jeszcze dodam, jest wejście na jacka, które oczywiście działa. Znaczy Luna, to może teraz zrzucę wam zrzut ekranu z samego grania. Luna wykrywa, że mamy ten kontroler, wykrywa, że są podłączone słuchawki i po prostu kieruje tam dźwięk, więc nie ma żadnego problemu z przesyłaniem dźwięku, tak jak na przykład jest problem z GeForce Now, grając przez Nvidia Shield, gdzie tylko kontroler do Nvidia Shield przesyła dźwięk, a cała reszta niestety nie. Czy mamy podłączony przez Bluetooth kontroler Xboxa, to nie zadziała. Więc tutaj tego problemu po prostu nie ma. Używa się go przyjemnie, szybko, skutecznie. Pewnie, że wczoraj testowałem, przysiadłem na chwilę do Luny Plus, tam jest Tetris Connect, nie wiem, czy znacie grę, jeżeli nie znacie, to musicie poznać. Ja miałem jakby okazję, ogromną przyjemność grania w tą grę na VR-ze, no i wtedy po prostu wkręca totalnie. Natomiast wczoraj wszedłem na chwilę i po prostu nie mogłem się oderwać przez godzinę i grałem tym kontrolerem i naprawdę zero problemów. Wygodnie, przyjemnie, szybko, sprawnie, więc fajnie. No ale idąc drogą podsumowania, czy warto? No to jest oczywiście trochę problem. Trochę problem, dlatego że nie jest to kontroler tani, to znaczy on, możecie go kupić na stronie amazon.pl, wpisując sobie kontroler Luna, może wrzucę jakiś link do opisu, no i co tu dużo mówić, jest to kontroler, który kosztuje 299 zł, więc jest dosyć drogi. W tej samej cenie możecie mieć tak naprawdę wachlarz innych kontrolerów, no i
Jedyny powód, dlaczego możecie go kupić, to dlatego, że używacie Amazon Luny. A czy używacie Amazon Luny? No to już jest pytanie bezpośrednio do Was, bo w przypadku, jeżeli tak, to odpowiedź jest oczywista. Moim zdaniem, jeżeli używacie Amazon Luny, chcecie jej używać, kupujecie gry na GOG-u, czy nie wiem, gracie w gry Ubisoftu i akurat Amazon Luna jest Waszym pierwszym wyborem, dlatego, że i tak korzystacie z Prime'a, więc macie z grubsza chmurę za darmo, to absolutnie polecam. To jest po prostu must have. Kupcie go, będziecie zadowoleni, opóźnienia są mniejsze, gra się super, zero wad. Natomiast jeżeli nie korzystacie z Luny, no to to nie. Po prostu. Mimo, że jest to bardzo przyjemny kontroler. Chyba, że nie macie żadnego kontrolera i zastanawiacie się, że być może będziecie kiedyś korzystali z Luny, no to oczywiście też można go kupić. Dlatego, że ma Bluetooth i dlatego, że można go połączyć po prostu z każdym dowolnym urządzeniem, jest z nim kompatybilny, a być może w przyszłości będziecie rozważali zakup Fire TV. Słodko-gorzkie? Nie. Myślę, że to jest fajne, jasne, oczywiste urządzenie przeznaczone do pewnej określonej rzeczy i współgrające z nią w sposób idealny. To jest bardzo ważne. Ten kontroler działa super. Nie miałem z nim żadnych problemów, jeśli chodzi o tą część taką software'ową, co na przykład zdarzało mi się na kontrolerach Stadii, rzadko, bo rzadko, ale coś się rozłączyło, trzeba było jeszcze raz przekonfigurować, on coś nie wiedział. Przez to, że tam była zupełnie inna droga do połączenia się z waszym kontem, no to działało to po prostu trochę bardziej topornie. Deweloperzy Amazon, czy deweloperzy Luny, poradzili sobie z tym wzorowo i jestem mega, mega zaskoczony, jak dobrze od takiej strony user experience ten kontroler działa i jaką dużą radochę mi sprawił. I no nie powiem, mam takie flashbacki ze Stadii. Z tej chmury korzysta się tak przyjemnie, że aż chce się grać. Jakby takie... To jest to właśnie. Tak to powinno wyglądać. Nie jest bez wad, bo ogromne problemy, jeśli chodzi o bibliotekę gier, ale no powiem szczerze, że te takie małe kroczki, małe urządzenia, czy właśnie tego typu rozwiązania, to są te rzeczy, które przekonają ludzi do używania chmury. Powiem szczerze, że jakbym miał nawet takiej starszej osobie, albo komuś, kto nie siedzi w gamingu, wytłumaczyć, jak uruchomić Lunę, czy jak działać z tym kontrolerem, czy jak to funkcjonuje, to byłoby 100 razy łatwiejsze niż na przykład GeForce Now. Więc bardzo fajny produkt. Jeżeli korzystacie z Amazon Luny, jeżeli Wam się spodobała, a polecam spróbować, no to zakup absolutnie obowiązkowy. Jeżeli nie korzystacie, macie inne kontrolery, no to oczywiście absolutnie nie ma po co kupować. Jeżeli natomiast nie macie żadnego kontrolera i zastanawiacie się nad jakimś, naprawdę spojrzałbym w tym kierunku, bo jest to bardzo przyjemny, uniwersalnie fajny kontroler, coś innego niż cała reszta. Działa i oczywiście identyfikuje się tak jak kontroler xboxowy w innych grach, jeżeli na przykład gracie natywnie, a przy okazji może Wam posłużyć jako Cloud Direct do Amazon Luny. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie kontrolera, to zapraszam oczywiście na grupę facebookową, na Discorda, na Instagrama, na TikToka, ale przede wszystkim na YouTube'a, do tego, żebyście napisali komentarze z zapytaniem. Każda aktywność zawsze mile widziana. Dzięki wielkie, pograjcie sobie trochę, na kontrolerze od Luny też. Trzymajcie się, cześć.